Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Witam również obecną ze mną Panią Przewodniczącą Teresę Cabałę. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się z Państwem, żeby odnieść się do kilku tematów związanych z funkcjonowaniem miasta i z wydarzeniami, które miały miejsce ostatnio w Nowym Sączu, a które dotyczyły m.in. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość Wybieram Nowy Sącz. Szanowni Państwo, mamy już kwiecień. Tak jak zaznaczaliśmy wcześniej, prezydent do 31 marca miał przedstawić Radzie Miasta sprawozdanie i miał wykazać wtedy pozostałość wolnych środków z ubiegłego roku. Jak Państwo wiedzą i pamiętają, sytuacja dotyczyła MPK, a mianowicie tego, że jako Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Wybieram Nowy Sącz, w uchwale budżetowej umieściliśmy kwotę na dofinansowanie do wody i ścieków dla mieszkańców Nowego Sącza. Jednocześnie poruszaliśmy temat wtedy, że od 1 stycznia, gdy będą to wsparcie będzie kontynuowane dla mieszkańców, dlatego że przypominam, że w uchwale budżetowej pan prezydent cofnął dopłaty dla mieszkańców, myśmy je przywrócili. Wiedzieliśmy, że pozostaną wolne środki. I jeżeli była kwestia MPK, nigdy nie mówiliśmy, że zostawimy pracowników bez jakiegokolwiek wsparcia. Zdziwiło nas to sytuacja, że pan prezydent grał tutaj na emocjach. Tak naprawdę była to gra na emocjach. Była, trudno tutaj mówić o tym, ale odczuwaliśmy to jako taką atmosferę, która była wprowadzana, no, dla pracowników na pewno atmosfera strachu, mówiło się o zwolnieniach. Dla mieszkańców też taka atmosfera, która była cały czas wskazywana, że będą zabrane dodatkowe połączenia komunikacyjne, że mieszkańcy nie będą mieli autobusów do swoich osiedli. I cały czas takie granie na emocjach było, gdy my jako klub powtarzaliśmy, że prosimy o to, aby zostały przedstawione wolne środki, abyśmy mogli wtedy powiedzieć, że te środki mogą zostać przekierowane również dla MPK. Ta hala takich niesłusznych oskarżeń pod naszym adresem, również było wymieniane moje nazwisko jako osoby, która w jakiś sposób źle traktuje mieszkańców Nowego Sącza. Powiem szczerze, budziło moje zażenowanie, budziło moje zdziwienie ze względu na to, że ta zmiana w budżecie dotyczyła właśnie wsparcia dla mieszkańców. I tak jak mówię, powiedzieliśmy, że będziemy również z kierowcami, będziemy z pracownikami i pochylimy się, jak będą jakiekolwiek problemy, jeśli chodzi do MPK. Ja przekażę teraz głos pani przewodniczącej, która omówi kwestie wolnych środków i przekazania tych pieniędzy na MPK. Proszę Państwa, otóż jeśli ktoś na bieżąco analizuje realizację budżetu za dany rok, to doskonale zdaje sobie sprawę i łatwo mu jest policzyć, ile wolnych środków pochodzących z rozliczeń na rachunku bankowym miasta pozostanie. I tą wiedzę radni Klubu Radnych PiS Wybieram Nowy Sącz posiadali tą wiedzę. Stąd też w grudniu złożyliśmy poprawki do projektu budżetu na 2021. Tak jak pani przewodnicząca powiedziała, 4 miliony 100 tysięcy zostało, o tyle został budżet dla lokalnego transportu zbiorowego zmniejszony. I przekazane zostały te środki na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie wody i odprowadzenie ścieków. Ale jednocześnie podkreślaliśmy wszem i wobec, iż gdy tylko wolne środki się pojawią i jeśli pan prezydent przedstawi projekt uchwały dotyczący przekazania tych wolnych środków w kwocie 4 miliony 100, te środki wrócą do MPK, ale no niestety inaczej się po prostu stało. Bardzo nieprzyjemne pod moim adresem padały oskarżenia, bardzo myślenie moje nazwano myśleniem bolszewickim, bo tak też się wypowiedział pan prezydent,
Natomiast, no niestety, 31 marca, kiedy otrzymaliśmy na papierze sprawozdanie z wykonania budżetu, widoczne są na stronie 11 tego sprawozdania wolne środki w kwocie 31 milionów 511 tysięcy. I cóż, i pan prezydent proponuje, iż te wolne środki między innymi przekaże na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Nova, dla spółki MPC na zadania realizowane z modernizacją sieci ciepłowniczej 1 500 000. Natomiast zdziwienie budzi, ogromne zdziwienie, iż na, proponuje przeznaczyć kwotę 1 000 000 zł na podwyższenie kapitału spółki Nova. Pamiętacie Państwo, kiedy debatowaliśmy o sytuacji finansowej spółki MPK, proponowałam, aby przeznaczyć z wolnych środków 4 100 000 zł na podwyższenie kapitału MPK. Jeden z radnych powiedział, to szaleństwo, tak nie można robić i tak dalej, i tak dalej. A zapewne również Państwo pamiętacie, jak to w ubiegłym roku przekazywaliśmy kwotę 2 000 000 zł dla spółki Sandecja na wypłatę wynagrodzeń. Tak było. Wobec powyższego powiem tak, mnie bardzo jest przykro, że pan prezydent nie wsłuchuje się w głos tych radnych, powiem w cudzysłowie, niekonstruktywnych, bo tak naprawdę to siedzimy w prawie i śledzimy budżet na bieżąco i stąd takie nasze poprawki były i dalej one zapewne będą miały miejsce. To co robimy, robimy dla mieszkańców. W dobie pandemii nie można pozbawić mieszkańców dopłat do taryfy za wodę i odbiór ścieków. Tym bardziej, że wszyscy Państwo wiecie doskonale, że ten teren byłej Galicji to niestety był zawsze terenem, na którym zarobki były bardzo niskie, jedne z najniższych w kraju. Stąd też świadczenia emerytów i rencistów są takie, jakie są na bardzo niskim poziomie. Na tym poziomie większość, w 70% przypadków, na tym poziomie obowiązującym minimalnym. Stąd też pochylając się nad potrzebami mieszkańców, będziemy zawsze tutaj starać się, aby te dopłaty były kontynuowane dla mieszkańców. Natomiast pan prezydent musi zrozumieć, że to jest samorząd. To nie jest rancho prywatne, jak to jeden z internautów napisał. To jest samorząd. Tutaj decyduje rada, podejmuje uchwały. Rada ma możliwość wniesienia poprawek do projektu budżetu miasta. Rada ma możliwość podjęcia uchwał co do na przykład dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie wody i odprowadzenie ścieków. Natomiast mnie jest bardzo przykro, że od miesiąca grudnia byłam atakowana w sposób okrutny. Również mi przykro mi jest bardzo, że wyprowadzono ludzi na ulicę. Przykro mi jest i to właśnie przed terminem, kiedy należało przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu i pokazać te wolne środki. To jest bardzo przykre, mieszkańcy Nowego Sącza. Dziękuję. Ja jeszcze, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej. Odniosę się do jednej kwestii, a mianowicie również związanej z wolnymi środkami i wypowiedziach Pana Prezydenta. Jak Państwo sobie przypominają, prosiliśmy o to, aby uspokoić emocje, aby poczekać do 31 marca, kiedy te wolne środki już będą.
bo w zeszłym roku prosiliśmy pana prezydenta, żeby wcześniej nam przedstawił wolne środki. Powiedział, że ma termin do 31 marca. W tym roku zrobił tak samo, że dopiero wtedy dostaliśmy tą informację. Stąd nasza prośba była, aby poczekać. Będziemy wiedzieć, jakie są wolne środki i wtedy będziemy mogli przeznaczyć te środki na MPK. Jak państwo sobie przypominają, sesja i wniosek pana prezydenta był wcześniej i zdawał najpierw pan prezydent próbował znieść dopłaty dla mieszkańców do wody i do ścieków. Myśmy jako klub PiS Wybieram Nowy Sącz nie zgodzili się na takie zabranie dopłat dla mieszkańców. Stąd było przeniesienie kwoty 4 100 000, jak państwo sobie przypominają, z oświaty. I teraz powiedział pan prezydent, że nie ucierpi na tym oświata, że te pieniądze, które będą, będzie szukał oszczędności i te pieniądze oświacie zostaną zwrócone. W jednym z wywiadów ostatnio pan prezydent powiedział, że wszystkie działania, które będzie podejmował, jeśli chodzi o oświatę, to będzie powiedział w ostatnim wywiadzie, że te 4 miliony na oświatę to jest tak zwana rezerwa. Ja mam nadzieję, że ta kwota wróci do oświaty, że te pieniądze będą przekazane oświacie, że rzeczywiście tutaj kwestia oświaty nie będzie w żaden sposób narażona przez zabranie środków. Natomiast proszę państwa, doszły do mnie informacje, złożyłam interpelację w tej sprawie, że pan prezydent chce zlikwidować kuchnie w internatach na terenie miasta Nowego Sącza. Trzy internaty, w których przebywają uczniowie, to jest przy liceum numer 1, przy szkole Dawny Gastronom i jeszcze jedna szkoła przy elektryku, bardzo dziękuję, przy elektryku, że tam mają zostać zlikwidowane kuchnie i pan prezydent uważa, że catering jest wystarczający do tego, żeby tam funkcjonował. Nie zgodzę się z tym, na pewno się z tym nie zgodzę, ze względu na to, że uczniowie, którzy tam przebywają, jeżeli jest kuchnia, korzystają w różnym okresie z obiadów. Tak samo są śniadania, obiady. Nie wyobrażam sobie, że tutaj będą sobie sami wszystko przygotowywać. Bardzo często było tak, że jeżeli zostawało jedzenie, wiemy jak młodzi ludzie czasami, gdy się uczą, potrzebują troszkę więcej, trochę częściej czy trochę później zjeść jakiś posiłek. Zawsze z tego, co zostałam poinformowana, to jedzenie było zostawiane w takim miejscu, żeby mogli skorzystać z tego, żeby mogli sobie jeszcze zjeść, jeżeli mieli na to ochotę. Natomiast nie wyobrażam sobie, jak pan prezydent myśli, że będzie działał catering, że będzie przywożony catering i co dalej z tym, jak ci uczniowie będą z tego korzystać. Mam nadzieję, że napisałam do pana prezydenta, czy to są tylko plany, czy dobre informacje do mnie dotarły. Wiadomo, szanowni państwo, że w internatach przebywają osoby, które są spoza Nowego Sącza, ale też nie wyobrażam sobie funkcjonowanie miasta jako jednostki, która nie współpracuje z sąsiednimi gminami. Tak do tej pory było. Uczniowie przyjeżdżali do Nowego Sącza, także z różnych miast. Na tym polega współpraca samorządów, wybieranie szkoły, przebywanie w niej i czynienie takich warunków dla młodzieży, aby młodzież z całego regionu mogła korzystać, dobrze funkcjonować, dobrze czuć się w naszym mieście, tutaj też zdobywać wiedzę. Jeżeli wybierają szkoły, to dla nas jest zaszczytem, tak naprawdę dla nas, że mamy takie szkoły, że mamy takich nauczycieli, taką kadrę, która potrafi świetnie przygotowywać naszych młodych ludzi do nowej drogi życia i dobrze, że chcą osoby nawet z różnych gmin, uczniowie przyjeżdżać także tutaj. Są odpowiednie kierunki i warto, żeby to było i kontynuowane było dalej. Natomiast jestem ciekawa, jaką odpowiedź dostanę od pana prezydenta. Mam nadzieję, że te telefony, które otrzymałam od mieszkańców, no nie potwierdzą się, że te plany to są tylko jakieś informacje, które, a jeżeli są takie, no to mam nadzieję, że pan prezydent z takich planów się wycofa. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym tutaj poruszyć, a mianowicie z informacji od pana prezydenta, dowiedziałam z jednego z wywiadów od pana prezydenta, dowiedziałam się, że 1,5 miliona trafi do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Szanowni państwo, z tych wolnych środków, które pozostały,
jako wkład własny do inwestycji, które chronią środowisko i umożliwiają obniżenie opłat za ciepłą wodę. Ja przypominam sobie, szanowni państwo, jak pan prezydent Ludomir Handel objął swój urząd, to jak państwo wiedzą, od razu cena ciepłej wody wzrosła o 10%. Potem została obniżona tylko chyba o 1%, pani przewodnicząca, jak pamiętam. Więc w tym momencie dajemy temu przedsiębiorstwu kolejne pieniądze. Ja tylko przypomnę, że są to pieniądze mieszkańców, czyli mieszkańcy dają. A nie daje pan prezydent, bo prezydent może dać ze swoich prywatnych pieniędzy. Tak naprawdę przekazuje pieniądze mieszkańców do spółki. Jedyna dopłata, którą myśmy dali, zaproponowali i przyjęli, to była dopłata do ścieków i wody i to była dopłata, która dotyczyła mieszkańców. Szanowni państwo, tyle w temacie tych wolnych środków. Musieliśmy się w związku z tą atmosferą, która tutaj była jeszcze w miesiącu marcu, musieliśmy się odnieść, że te wolne środki są. Można było tutaj w spokoju poczekać, nie budować takiego atmosfery napięcia, jakiegoś konfliktu, zastraszania, bo te pieniądze wiedzieliśmy, że są i można było sprowadzić spokojne rozmowy właśnie teraz, po 31 marca. Czy jakieś poprawki wasz klub będzie zgłaszać właśnie dotyczące tych wolnych środków w takim razie, żeby przesunąć je na przykład dla MPK? Jeżeli chodzi o działania naszego klubu, w tym momencie nie będę się wypowiadała w imieniu całego klubu, dlatego że nie było jeszcze spotkania. Będziemy rozmawiać na ten temat. Na pewno będą z naszej strony przeanalizowana kolejna uchwała budżetowa, która będzie przygotowana przez pana prezydenta, będzie na pewno przez cały klub przeanalizowana i myślę, że odniesiemy się również do zapisów w uchwale budżetowej, która będzie wniesiona przez pana prezydenta. Bo jeszcze te wolne środki nie zostały przekazane, tylko dopiero to będzie przyjęte na najbliższej sesji, tak? My nie wiemy, czy będą wszystkie przyjęte na najbliższej sesji. Oczywiście. Nie widzieliśmy uchwały budżetowej. Proszę państwa, część środków zostało już wprowadzonych do budżetu miasta. Bo wolne środki, przeznaczenie ich może zaproponować w zmianach uchwały budżetowej tylko i wyłącznie pan prezydent. Dlaczego? Bo wprowadzenie ich po stronie przychodów zwiększa deficyt budżetowy. Wobec powyższego tutaj to po stronie pana prezydenta jest ten ruch. Natomiast poszczególne komisje opiniują stosowne zmiany do projektu uchwały budżetowej i wówczas jest możliwość wnoszenia poprawek, oczywiście. Ale dopiero na etapie uchwalania zmian przedłożonych przez pana prezydenta. Czy państwo wiecie, ile osób korzysta z tych stołówek w szkołach? Tak, pani redaktor. Przygotowywałam zestaw. Jeśli chodzi na przykład o pierwszy ogólniak, to obecnie przebywa tam 81 osób. Cały internat jest na 105 uczniów. Na przykład to jest jedna z tych trzech placówek, która akurat tutaj. Czyli to są podobne liczby. Ja wiem, że pan prezydent tutaj, znaczy trudno mi jest powiedzieć, do czego zmierza pan prezydent. No nie będę się wypowiadała za pana prezydenta. Natomiast szukanie oszczędności tutaj i pozostawienie młodzieży, która ma kuchnię, która może z niej korzystać, to też jest kwestia pewnego bezpieczeństwa. I nagle zamknięcie tej kuchni i teraz co ze sprzętem, prawda? Przecież te kuchnie mają cały sprzęt, mają całe zaplecze, są pracownicy w tych kuchniach. Teraz od 1 września miałoby to zostać zlikwidowane i co? Przywożony catering, przywożone obiady, gdzie będą uczniowie mogli sobie trzymać jedzenie, które mają na śniadania czy na kolację, prawda? Czy co? Będą sami używali sprzętu. Jeżeli ktoś będzie chciał, nie wiem, wypić gorącą herbatę, czy zjeść jakiś gorący posiłek, bo czasami też są na kolację gorące posiłki, no to w tym momencie co? Każdy będzie miał własną lodówkę. Czy będą korzystali z zaplecza kuchennego, czy będą tam wchodzić, czy to będzie w ogóle całkowicie zlikwidowane, komu będzie przekazany ten sprzęt. Nie wiem, doszły do mnie informacje, że pani podczas spotkania, bo wiem, że odbyły się spotkania z panią dyrektor Belską,
powiedziała, że to są już na tyle dorosłe osoby, że sobie poradzą. Tak słyszałam, bo nie byłam na spotkaniu, natomiast słyszałam, że to już są dorosłe osoby na tyle, że sobie w tym poradzą. No, trudno mi jest się do tego odnieść. Tak jak mówię. Outsourcing tu nie ma zastosowania. Żadnego nie ma uzasadnienia, aby w tym przypadku zastosować outsourcing. Absolutnie żadnego. Ja też myślę, że zaplecze kuchenne tutaj, jeżeli ta młodzież przebywa od poniedziałku do piątku, bardzo często też na soboty i niedzielę, ale jeżeli mówimy od poniedziałku do piątku, to rzeczywiście powinna mieć zapewnione, tak jak do tej pory, tutaj zabezpieczenie to kuchenne i wsparcie, żeby te posiłki były przygotowywane przez kogoś w różnych godzinach na pewno, bo uczniowie przecież mają różne, chodzą do różnych szkół i mają różnie ustalony podział godzin. Czasami ktoś je szybciej obiad, dlatego że pracuje na drugą zmianę, znaczy idzie do szkoły na drugą zmianę. Czasami ktoś przychodzi dużo później, bo ma tych godzin sporo. My wiemy, że w tym momencie całe nauczanie jest zdalne, więc nie odnośmy się do tego, co jest teraz. Bo teraz jesteśmy w szczególnie trudnym okresie, prawda? I nie możemy patrzeć kategoriami tego, co się dzieje w tym roku. Ale my mówimy od września. Więc tutaj, tak jak powiedziała pani przewodnicząca, to nie odnosi się tutaj do oświaty, do internatów. Myślę, że to zdanie pana prezydenta zostanie zmienione. Ja jeszcze, proszę państwa, taka druga część, która wyniknęła jeszcze dzisiaj, odniosę się tylko do jednej kwestii, bo jutro mamy rocznicę katastrofy smoleńskiej. Jutro jest rocznica katyńska. Uroczystości, otwarcie, odsłonięcie kolejnej tablicy. Ja, szanowni państwo, cieszę się z tego powodu, że udało się, żeby taka tablica powstała. 33 nowe nazwiska, które zostały przez pana profesora Gizę odnalezione jako nazwiska osób związanych z naszym miastem, z naszym regionem. Ja z panem profesorem Gizą prowadziłam już korespondencję od 21 marca 2019 roku. Kolejne pisma to był kwiecień, kolejne pisma to był sierpień. Rozmawiałam z panem prezydentem, prosiłam go o to, aby podjął wszelkie działania, pan prezydent podjął wszelkie działania, aby takie tablice powstały, aby upamiętnić kolejne nazwiska. Jak państwo sobie przypominają, do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 swoimi, jak dawaliśmy poprawki, wniosłam również poprawkę, żeby tablice katyńskie zostały uzupełnione. Rozmawiałam z wykonawcą poprzednich tablic. Spotkałam się z panem, który wykonywał poprzednie tablice. Poprosiłam go, żeby przygotował kosztorys. Ten kosztorys został przeze mnie przygotowany i przesłany panu prezydentowi z prośbą, aby się do niego odniósł, że będziemy na pewno wspierać, popierać tą inicjatywę. Nie udało się tego, mimo tego, że prosiliśmy o to, rozmawiałam z konserwatorem zabytków, rozmawiałam z panem, przepraszam, z księdzem proboszczem Siedlarzem, który wyraził zgodę, że oczywiście jak najbardziej zgodziłby się na tą trzecią tablicę. Rozmawiałam wtedy z konserwatorem, również taka zgoda z konserwatora wstępna była. Tak jak mówię, z panem prezydentem, z prośbą o to, aby ona została zrealizowana. Nie udało się w zeszłym roku. Cieszę, że w tym roku taka tablica powstanie i będzie godnie świadczyła o upamiętnieniu tych osób, które zginęły w Katyniu. Także cieszę się, że będzie ta kolejna trzecia tablica, że te wszystkie działania, które podejmowaliśmy, że udało się je zrealizować. Bardzo dziękuję.